posłanie w Twoim życiu. Chcę Ci powiedzieć o żywym Bogu. Bóg to nie jest ten Bóg, który każdy myśli, że On wynagradza za dobre i karze za złe. Bóg jest inny. On jest dobry. I On nawet w pewnym sensie jest tak dobry, że umarł za każdą osobę. Jeżeli Putin by dzisiaj umarł, jeżeli on przed swoją śmiercią by wezwał imienia Jezus, to on byłby ocalony i poszedłby do nieba na życie wieczne. Chodzi o to, że każdy człowiek zgrzeszył. Każdy człowiek to na ziemi. Zarówno zbrodniarz jak Hitler, czy Putin, czy bardzo dobra matka, która zajmuje się akcjami charytatywnymi. Taki jest Bóg. Bóg jest dobry i każdą osobę potraktował w ten sam sposób, bo każda osoba zgrzeszyła. Każda osoba potrzebuje Zbawiciela. I ta dobra, i ta, która z wyglądu wydaje nam się niedobra. Bóg jest rozwiązaniem dla każdej osoby. Dla każdej osoby. Jezus Chrystus to jest rozwiązanie i odpowiedź dla każdej osoby. To jest najpiękniejsze przesłanie w Twoim życiu, przyjacielu. Najważniejsza rzecz. Nie ma piękniejszej rzeczy niż osobiste poznanie żywego Boga. Ja tego doświadczyłam, dlatego o tym mówię. Jezus Chrystus jest realny. Jezus Chrystus jest żywy. Tak, przyjacielu. Ja Ciebie błogosławię i modlę się, że przeżywasz. Spotkanie z żywym Bogiem. Alleluja! Jezus Chrystus jest realny. Jest prawdziwy. Ja Go poznałam osobiście. Wiecie, co to jest? Poznać Boga, spotkać Boga. To jest najpiękniejsze wydarzenie w życiu każdego człowieka. Ale człowiek rodzi się oddzielony. Człowiek rodzi się, że żyje tym życiem fizycznym, materialnym i myśli, o Boga nie ma. Albo po co mi Bóg? Mnie interesuje jedzenie i zakupy, po co mi Bóg? Ale ja chcę Ci powiedzieć, że Bóg jest realny. Jezus Chrystus jest realny. Ja Go doświadczyłam osobiście. Kiedyś usłyszałam informację o Jezusie Chrystusie. I wiecie co, ja odrzuciłam Jezusa, bo mi się kojarzył z religią, z tradycją, czy z Claire. A ja byłam taką nowoczesną osobą i nie interesowała mnie religia żadna. Natomiast ja się nie spodziewałam tego, co się stanie, kiedy ja spotkałam się z żywym Bogiem. W ogóle się tego nie spodziewałam. Bo to było wypełnienie moich najgłębszych pragnień. Spełnienie moich najskrytszych pragnień. Takie uczucie spełnienia, jakiego ja nigdy w życiu do tej pory nie miałam. Uczucie szczęścia, przeżycie pokoju. To jest właśnie efekt spotkania się z żywym Bogiem. Pokój zalewa Twoje serce. Rozpoznajesz, że jest coś więcej niż ten kołowrotek szczurów. Jest coś więcej. To więcej to jest Jezus Chrystus. On jest cudowny. On jest piękny. Każdy, kto posmakuje, kto doświadczy żywego Jezusa Chrystusa, nigdy tego nie zapomni. Bo to jest najbardziej wyzwalające doświadczenie w życiu człowieka. Ale żeby doświadczyć Jezusa Chrystusa, przyjacielu, potrzebujesz uwierzyć w proste słowa Ewangelii. Ewangelia mówi, że ofiara Jezusa Chrystusa 2000 lat temu, jego ofiara jest wystarczająca, jest kompletna. To jest wbrew temu, co uczy religia. Bo religia każe każdemu być dobrym, żeby sobie zasłużyć na coś. Ale to jest kłamstwo, bo nikt, ani dobry, ani zły, nie może sobie zasłużyć przez swoje uczynki, na względy Boga. Dlatego, że każdy człowiek, czy dobry, czy zły, jest oddzielony od Boga. I tak naprawdę nad każdym człowiekiem wisi kara śmierci. I tylko Jezus Chrystus i przyjęcie Jezusa Chrystusa odcina Ciebie i daje Ci nowe życie.
takie życie, które nie jest dostrzegalne albo bardzo dobrze zrozumiane. To jest nowe życie, które przeżywa się ze swojego serca, z głębi swojego serca wypływa nowe, dobre życie. I to jest możliwe tylko przez uwierzenie w ofiarę Jezusa Chrystusa. Ta ofiara jest doskonała, ta ofiara jest dobra. Jezus Chrystus jest dobry. Jezus Chrystus umarł. Jezus Chrystus, przyjęłaś ofiarę osobiście Jezusa Chrystusa? W sensie, czy uwierzyłaś w swoim sercu, że to, co On zrobił, ale nie to, co Ty robisz, tylko to, co On zrobił, wystarczy dla Ciebie? Przyjęłaś to? Czyli Jezus Chrystus jest Twoim Panem? Codziennie? Amen. Mogę się o Ciebie pomodlić? Okej. Okay. Jak masz na imię? Kasia. Kasia, ja Cię błogosławię. Ja Ciebie błogosławię. Ja ustanawiam, że doświadczasz żywego Jezusa Chrystusa. Ja zrywam każdą zasłonę z Twoich oczu. Każdą zasłonę, która blokowała prawdziwy obraz Boga. Amen. Z Warszawy. Przyjacielu, Jezus Chrystus to nie żadna historyjka. On jest żywy. On jest realny. I On umarł za Ciebie, żebyś Ty nie niósł konsekwencji całego swojego wnętrza. Każdy człowiek ma jakieś dobre myśli i ma, powiem, okropne myśli. Każdy człowiek ma w sobie każdy rodzaj grzechu. Bóg, niezgodę, nienawiść. To wszystko można znaleźć w sercu człowieka. Dlatego każdy człowiek potrzebuje spotkać się z żywym Bogiem, bo Jezus Chrystus umarł za wszystkie grzechy każdego człowieka, a umarł za Twoje grzechy. Ale Ty nie jesteś zbawiony, dopóki Ty nie przyjmiesz tego. Dopóki Ty nie przyjmiesz kompletnej, całkowitej, wystarczającej ofiary Jezusa Chrystusa. Ja to zrobiłam ponad 10 lat temu. 10 lat temu ja zawołałam do Boga i ja powiedziałam: Panie Jezu, Boże, ja Ciebie nie znam. Jak masz na imię? Okej. Okay. Leonidas, czy wierzysz, że Jezus Chrystus umarł za Twoje grzechy? A chciałbyś? Czy chciałbyś poznać prawdę? To po co Ty poszedłeś? Błogosławię Cię. Ja się modlę teraz, że zasłony spadają z Twoich oczu. Ja się modlę o to, że masz doświadczenie żywego Boga. Modlę się o to, że to, co blokuje prawdę Jezusa Chrystusa, spada z Twoich umysłów i z Twoich oczu teraz. Teraz. Że prawda Ci jaśnieje. Szalom. Ja osobiście miałam takie doświadczenie, że kiedy usłyszałam proste słowa Ewangelii, ja powiedziałam, że faktycznie nikt za mnie nigdy nic nie zrobił takiego. Nie ma takiej postaci w żadnej religii, która podjęła się tego, żeby umrzeć za moje grzechy. I ja to przyjęłam. Przyjęłam to do swojego serca. I ja powiedziałam: Boże, ja Ciebie nie znam, ale ja chcę prawdy o tym, jaki Ty jesteś naprawdę. W jakiej Ty jesteś postaci? Czy Ty jesteś jako Jezus, czy papież, czy cokolwiek, Maryja, Budda, cokolwiek. I kiedy ja o to poprosiłam, to przyszedł do mnie człowiek i powiedział mi, że Budda za mnie nie umarł, Maryja za mnie nie umarła, nikt za mnie nie umarł, tylko Jezus poniósł karę za moje grzechy. I czy ja chcę to przyjąć? Ja sobie pomyślałam, że byłabym głupia, gdybym tego nie przyjęła. Skoro dają mi taki skarb za darmo, dają mi zbawienie i wybawienie za darmo, to byłabym głupia tego nie przyjąć. I ja to przyjęłam. I stał się cud. Ja zostałam uzdrowiona z depresji. Ja zostałam wyleczona z wielu grzechów. Zostałam wyciągnięta z wielu grzechów. Ja nawet nie myślałam nigdy, że to są grzechy. Ja bardzo byłam osobą, która się bała, tak subtelnie się bałam, czy mi się uda, czy mi się nie uda w życiu.
czy mi życie wyjdzie, czy mi nie wyjdzie. I w związku z tym ja często chodziłam do różnych wróżek, czytałam karty, lubiałam bardzo taką formę. Wiecie, ja szukałam jakiegoś bezpieczeństwa w tej informacji. Chciałam informacji na temat swojej przyszłości. Jednak kiedy przyszedł do mnie Jezus, ja zostałam przeświadczona o tym, że niestety ja sięgałam po moc, ale sięgałam po ciemną stronę mocy, że ta informacja była zwodniczą informacją. Ona mnie bardzo zwodziła. Ja zostałam od tego wyzwolona. Ja dzisiaj mam poczucie bezpieczeństwa. Nawet właśnie w takim okresie jak ten. W takim okresie, gdzie jest wojna, gdzie jest jakaś niewiadoma, tak bliziutko. Bo jeszcze parę tygodni temu nikt nawet nie myślał, że jest taka możliwość, że będzie jakaś wojna za rogiem, prawda? A dzisiaj, ponieważ to się stało i nikt w to nie wierzył jeszcze miesiąc temu, że taka rzecz się może zdarzyć, więc takie jest życie. Natomiast życie z Bogiem ma coś stałego w sobie. Jest to stałe życie, to jest taki pułap bezpieczeństwa, pułap pełni serca, pułap bliskości z Bogiem. I to jest możliwe dla każdej osoby, bo tu na ziemi nie ma żadnego bezpieczeństwa w niczym. Nie ma się o co złapać, żeby mieć jakąś stałość czy pewność, bo rodzina może zginąć czy zniknąć. Kraj może być właśnie, wiesz, czy rząd może wyjechać do innego kraju, może nie być rządu. Dlatego chcę wam powiedzieć, że jedyną taką stałą, jedyną dobrą rzeczą w życiu człowieka jest Bóg. A Bóg jest tylko doświadczalny, Bóg jest tylko spotykalny przez osobę Jezusa Chrystusa. Chcę cię zachęcić, przyjacielu, że Ewangelia jest bardzo prosta. 2000 lat temu Jezus Chrystus umarł i wziął na siebie karę za wszystkie twoje grzechy. Grzechy ludzkości też, ale za twoje grzechy. To jest bardzo ważne, że to jest osobisty Zbawiciel i każdy człowiek potrzebuje w to uwierzyć i przyjąć Jezusa jako swojego osobistego Pana, swojego osobistego Zbawiciela. Bo w tym akcie, kiedy ty uwierzysz w swoim sercu i kiedy ty ogłosisz nową władzę w twoim życiu, władzę Jezusa Chrystusa, to wtedy przyjdzie do twojego życia Jezus Chrystus i wtedy będziesz zbawiony. I to jest cud. I to jest skarb, przyjacielu. I ja chcę ciebie zostawić z tą refleksją, żebyś dzisiaj zawołał do Jezusa. Zawołaj do Jezusa. Powiedz: Panie Jezus, przyjdź do mojego życia. Potrzebuję ciebie. Pragnę ciebie. I zobaczysz, że stanie się cud. On przyjdzie i zmieni twoje życie. Amen. My salvation, whom shall I fear? The Lord is the strength of my life, of whom shall I be afraid?